Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w kolejnym odcinku Fantasy Eleven i mam nadzieję, że ten odcinek będzie lepszy niż poprzedni. Poprzedni naprawdę nie wiem, co mi się stało z moim mózgiem, mój mózg nie pracował, nie chciało mi się grać w FIFA i dlatego wyszedł odcinek bardzo słaby, za co was bardzo, bardzo przepraszam. Obiecuję, że ten będzie lepszy i zostawisz łapkę po filmie albo już teraz, to już od ciebie zależy, bo wiadomo, że za łapki jest ten kapitan nasz. A ja na prawą stronę po ostatnim drafcie dałem właśnie Peruzziego. Jest szybki, ma dobrą w miarę obronę, no i dobrą fizykę, wysoka średnia pracowitość, no nie jest najwyższy, ale co tutaj mogłem dać za baletę, który dla mnie jest za wolny na przykład, zapłaciłem, to jest pierwszy właściciel? Nie, nie jestem pierwszym właścicielem tej karty, kupiłem ją przed chwilą za 750 coinsów, ale okej, powiedzmy, że jestem pierwszym właścicielem, przysięgam, że kupiłem ją przed chwilą za 750 coinsów tutaj, więc no może mogę wam porównać cenę, jeżeli nie wierzycie. Widzicie, 650 schodzi, tam 1000, także spokojnie by mnie było stać po tamtym drafcie na tego zawodnika. Dzisiaj kolejną pozycję, jaką uzupełnimy, to niech będzie prawe skrzydło. Zobaczymy, kogo na prawe skrzydło uda nam się uzbierać, może na Messiego, bo trafimy legendę w drafcie. W każdym razie przejdźmy do tego draftu. Ostatnio farta w paczkach mam, ale jeszcze nie udało mi się trafić legendy. Więc może po tym drafcie. Co my możemy tu zagrać? Zagramy chyba 4-1-2-1-2 z dwoma aśpekami. Tak, zagramy tą formację. Dobra, zobaczmy, kto jest naszym kapitanem. Mam nadzieję, że dzisiaj wybiorę troszeczkę lepiej. Możemy wybrać Messiego albo Sturridge'a. Weźmy Messiego na ławkę. I dobra, zacznijmy od napadu. Pierwszy napastnik to będzie. To zadecyduje kogo... No dobra, wybierzemy Remiego. Pójdziemy w Premier League w takim razie. Jeżeli tak, tutaj, no dobra, jeżeli Premier League to Crouch, zobaczymy, czy dalej będziemy szli w to Premier League, mamy Bojana, jeżeli chcemy iść w Premier League, no i pójdziemy, niech będzie. Kolejny aśpek, no dawać mi jakiegoś dobrego, Wilshere, jest Pereira, jest Xhaka, Herrera, więc czterech akurat, ale Pereira mi się gra dobrze, dlatego go wybiorę. Drugi pomocnik to będzie... Kante, oj, już mamy tutaj pewnego zawodnika, świetnie, Kante jest naprawdę dobry, naprawdę fajnie mi się nim gra, super się strzela. No i Jeśpedek jeszcze jakiś z Premier League, mamy Wenyamę, który no, ma fizykę i to mu na razie wystarczy. Lewa obrona, sprawdźmy to, mamy Holebasa i to jego wybiorę na lewą, to, że jest nieświecący to nic, on jest naprawdę spoko kartą. Bajali na obronę, dzień dobry, naprawdę dobry skład się widzę tutaj tworzy z Premier League, no to jeszcze jakiegoś dobrego obrońcy z Premier League, może być Fonte, chociaż mi się wydaje, że go zmienię, mam nadzieję. Prawa obrona, tu będzie jakaś gruba ryba, tą grubą rybą jest Lam, a my nie możemy nikogo, weźmiemy Auriera, jest naprawdę fajnym prawym obrońcą, bardzo dobrze mi się nim gra, ale będzie na zmianę, Begowicz na bramkę, dobra. To mamy Messiego na zmianę, dobra, przejdźmy do tutaj ławki rezerwowych, mamy Filipe Luisa, którego wezmę. Mamy kolejnego zawodnika, którym będzie Falke na zmianę. Kolejny zawodnik, Sanie mamy na prawą obronę, mamy też Neymara, ale weźmiemy Sanie dla zgrania, no bo jeżeli nie trafimy drugiego prawego obrońcy, to będzie lipa. Potrzebujemy jeszcze tak, zmiany na napadzie na pewno, dobra, weźmy może tutaj Di Marię. Dalej mamy kogo możemy wybrać tutaj, tak, już widzę drugiego do pomocy napastnika, to będzie Alexis Sanchez i już mamy pięknie ten skład zrobiony, potrzebujemy tak, SPO do uzupełnienia i środkowego obrońcy, no SPO tutaj żadnego nie ma, weźmiemy Valbuenę, SPO, jakiś dobry. Mamy Shakiriego, mamy Yaya Touré, który zdecydowanie myślę, że zostanie przeze mnie wybrany. I on powędruje za Wenyamę. No i mamy naprawdę fajny skład. Jeszcze tylko środkowego obrońcę by się jakiegoś przydało. Co my tu mamy? Hatem Ben Arfa, Costa, Shakiri. Weźmiemy Hatema Ben Arfę, myślę za Bojana będzie wchodził. No i tak, Coleman, mamy na prawą obronę super zmianę. I teraz potrzebujemy lepszego środkowego obrońcy z Premier League. No niestety nie ma. Weźmiemy Murillo. W takim razie najwyżej na zmianę będzie wprowadzany. Bramkarz, no dobra, Pickford. Co my tu możemy jeszcze taką? Na pewno w Wenyama nie będzie używany. Filipe Luis do składu. Di Maria za powiedzmy Valbuenę. I tak niech zostanie. Mamy Messiego, mamy Di Marię, Filipe Luisa, Ben Arfę, Sanie, Murillo. Chociaż tego Pickforda można zmienić za na przykład Auriera. Mamy całkiem niezły skład, to trzeba przyznać. Jeszcze można oczywiście dodać im zgrania poprzez trenera z Premier League. Nie ma takiego.
Ktoś cokolwiek, ten daje tylko temu, ten daje fontę, a ten daje dwóm. Dobra, niech będzie. Dalfon. Okej, okay. Skład wyszedł nam naprawdę dobry w Premier League, więc mam nadzieję, że dzisiaj zejdziemy dalej niż ostatnio, więc przejdźmy do pierwszego spotkania. No to pierwsze spotkanie, mam nadzieję, będzie łatwe, przyjemne i z rage quitem w stronę przeciwnika oczywiście. Uła, mamy legendę, mamy takiego samego napastnika. Pepe jest bez zgrania, 88 tego zgrania mam. Niestety ma Smallinga i Czecha, Czecha nie lubię. No ale dobra, myślę, że może sobie poradzimy z tym. Powinniśmy. 3-4-2-1 to nie jest też najlepsza formacja w tym roku. Dobrze, remis, sam na sam, remis, nie trafił, sam na sam, jak można zmarnować to, kamyk, myśl, strzelaj lepiej, bim. Teraz do Bojana, Bojan, no, w końcu wpadnie, 1-0, kurde, tych sytuacji już było tyle, że w końcu coś musiało wpaść. No i to jest ta akcja, która wpada, 1-0, Sanchez przyjął, przeczekał, podał, no i tutaj bęk, między nogami, pięknie. Że jest... Kante z daleka! Piękne okienko. 2-0, 45 minuta. Tym razem Petr Cech tego nie wyciągnął. Został tutaj właśnie Petr Cech wyrzucił jaja, które przejął. Kante miał zbyt dużo miejsca i czasu, żeby tego nie przypierdzielić. No i przypierdzieli. 2-0. Sanchez kolejny raz. Teraz już zmieścił. Na szczęście. 3-0. Nawet Cech w super formie mu nie jest w stanie pomóc. I to jest dobre. Raz, dwa, trzy, na prawo zejście, no i Sanchez musiał to wykończyć. 3-0. Remi sam na sam, no, remi, Luik, faul, karny, znaczy karny, czerwona kartka to będzie dla Smallinga. Bye bye Smalling, dziękujemy za uczestniczenie w tym meczu, ale ostatnie 16 minut spędzisz już pod prysznicem, a jaja Touré, może zapakuje to do bramki? Nie. Bojan do Remiego, remi, 4-0. Dziękujemy, jesteśmy w ćwierćfinale. Przeciwnik zragequitował, ale w ten standardowy, ostatnio sposób, nie wiem skąd to się wzięło, zostawił po prostu pada. Szkoda. Szkoda, naprawdę. Lepszy ragequit. Traci tylko mój czas, który jest cenny. No, zaczął grać. Wielki gracz mu się uruchomił, jak nie ma mnie przy padzie. Brawo, brawo, naprawdę. Wielki gracz. Teraz mogłeś celić. Brawo, brawo, naprawdę. Jeszcze byś odrobił te cztery bramki. No dobra, za karę może strzelimy mu coś, jeżeli starczy czasu. Jeżeli tutaj, o, tu jest druga czerwona kartka, do widzenia. Bye bye, bye bye, bye bye. No dobra, dobra, dobra. Wiemy, że czerwo. Koniec tego nudnego spotkania. Znaczy, no, nie było nudne, wygraliśmy 4-0, tam Czech miał bardzo, bardzo dużo roboty u przeciwnika. Niemniej jednak wygrywamy, jesteśmy rundę dalej i o to chodzi. Ćwierćfinał musi też być nasz. Druga runda, lecimy z koksem, mam nadzieję, że przejdziemy przez drugi etap jak burza. No proszę, Movember, Lacazette z przodu, nie wiem dlaczego jako SPD gra Fuchs, no ale dobra. Myślę, że jesteśmy w stanie to pokonać, 81 zgrania, zaczynamy. Jeden 0 dla przeciwnika. 15 minuta, nie wiem kto jest, strzela. Fuck! Dobrze, Sanchez, Alexis Sanchez, nie tak, dlaczego, co, ja nie potrafię teraz wykończyć sytuacji sam na sam, no jak taki lamus totalny, 10 Liga Vita. No teraz, Louis Cremi, po długim, tak jest, wpadło, wsiadło, 1-1, 37 minuta. Jest remis, chociaż nie podoba mi się moja gra, nie wiem czy tutaj, nie wiem, chyba piłka szybciej poleciała niż on strzelił, ale nieważne. Dobrze, teraz Remi sam na sam. Remi, tak jest! 2-1, wygrywamy. Szybkie 5 minut. O to chodzi. Koniec pierwszej połowy, 2-1. No, fajne 5 minut w moim wykonaniu. Tam szybkie dwie akcje. No i dzięki temu wygrywamy. Remi właśnie na okach waszych. Przeciwnik miał 2 strzały, ja 6, dlatego wygrywam. Ależ piękna akcja, Bojan! Tak jest! 3-1! Ależ to rozkrepali! No tak, podobać się mogła ta akcja, zdecydowanie. Keylor Navas wprowadzony swoją drogą za ospinę, bez szans przy tym strzale. Bardzo ładnie to dokręcił. No i 3-1, dziękujemy, dobranoc. Dobrze, no zobaczymy, czy Sanchez to wykończy. Sanchez 4-1, 67 minuta. Pięknie, jesteśmy w półfinale, no bo... Chociaż nie mówię na wcześniej, bo nieraz już się tak zdarzało, że miałem 3 bramki z przewagi, a później przegrywałem. Chociaż
Tu mi się wydaje, że będzie Rage Quit, no bo zmian już chyba przeciwnik nie ma. Rage Quit, jesteśmy w półfinale. Come on. Półfinał. No i skład mam nadzieję, znaczy mam nadzieję właśnie. Miałem nadzieję, że będzie gorszy, ale niestety Neymar, Bakambu i Ronaldo nie jest dobrze. Obrona też w miarę złożona, okej, okay, więc... Teraz... Tak jest! 1-0. Koleś gra na pierdzielonym autobusie od pierwszej minuty. Sanchez, podanie do środka, Luis Remy, uderzenie, prawa noga, górny róg, dziękuję, dobranoc. I to by było tyle z twojego właśnie autobusu. Sanchez, uderzenie, 2-0. 2-0, dziękuję. Możesz już wyłączyć ten autobus, bo inaczej nie strzelisz bramki, 48 minuta. Dziękuję. Oj, to jest szansa dla przeciwnika na 2-1, 83 minuta. Przysięgam, jeżeli ja ten mecz przegram, to będzie jakiś żart. Koniec, jesteśmy w finale, tak jest, żeby nie dostać tylko batów w tym finale. O to się tylko martwię, ale składy mamy dobry, naprawdę fajnie się chłopakami gra. Gdyby tylko im się bardziej chciało, to by było spoko. 3-1, jak widzicie, jesteśmy w finale, zaczynamy finał. No to finał, oby wygrać, bo na pewno lepsze paczki będą, ale koleś ma taką obronę, że jak ja mam to... Jak, skąd koleś wziął ten skład w ogóle? Ja nie wiem, naprawdę. No nie mam pojęcia, jak można zbudować tak dobry skład. Gdyby nie, lewy obrońca był troszeczkę lepszy, byłbym w tak ciężkim szoku. Póki co to i tak jest dobry skład. Masakra. Wow, 1-0 dla przeciwnika. Jak on znalazł to podanie, nie wiem, ale to było bardzo dobre. Podobało mi się to, naprawdę. 1-0 dla przeciwnika. Oj, tu jest szansa na 2. Jest 2-0. Nie wierzę. I znowu dostaję wpierdziel w finale, no. Chociaż ostatnio, jak dostałem wpierdziel w finale, tam 6-1, to mi walkout wypadł, więc jest nadzieja, ale nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że w tym finale, kurde, no, trafiam na takich dobrych graczy, albo takie dobre składy, że jest ciężko po prostu. O, remis, super. Koniec pierwszej połowy, przegrywam 2-0. Nie mam pojęcia, co zrobić, żeby przebić ten mur Bonucci de Saili. To jest tak ciężkie do przejścia. Po prostu się nie da. No ja nie wiem, koleś by zostawił pada i miałbym ciężko. O, jeszcze Messiego wpuścił. No, żebym miał większą rozrywkę. No, Pereira teraz, wysuń strzał. 2-1. 70 minuta, mam wszystkich do ataku. Ach, jeszcze jedna bramka na remis. Zobaczymy, co się uda z tego zrobić. No mam troszeczkę teraz przewagę i to może wykorzystam. Jeżeli teraz jakieś momentum w moją stronę będzie, to mam nadzieję, że to wykorzystam. No i o ile nie stracę w jakiejś kontrze bramki. No i przegrałem. Jest 90 minuta, 2 minuty dogrywki i no niestety, no nieważne. Nawet jakbym teraz kontrę wyprowadził, to i tak już będzie koniec tego meczu. No zobaczcie, zakończy. Właśnie. Niestety przegrałem w finale, znowu nie udało się mi wygrać finale. Smuci mnie to bardzo, że w tym finale, kurde, dostaję jedną. Naprawdę mnie to smuci, że nie potrafię wykorzystać sytuacji, chociaż taki skład, no taką obronę, jaką on miał. Strzały celne tyle samo, jeden strzał więcej po prostu, więcej posiadania piłki, no ale zobaczcie na jego obronę. Stawiam, że ktoś z jego obrońców mógł mieć, nie, Mertens miał man of the match, no ale 8-4 Bonucci dosaili, no ciężko to było w ogóle ograć. No ale dobra, zobaczmy, jakie paczki trafiliśmy. Ajajaj, no kurde, nie mogę, no nie, ciężko mi się pogodzić z porażką, ale cóż, wygraliśmy 3, mamy złota paczka zawodników, złota paczka zawodników premium, więc tutaj mamy jedną rzadką kartę, a tam 3 rzadkie, w tej jednej rzadkiej będzie to środkowy obrońca z Almerii, jakiś tam środkowy obrońca. Tak, o, czy ktoś tutaj stąd może się sprzedać? Nie wydaje mi się szczerze i oprócz Churchiego wszystkich na Quicksell, to będzie 3000 monet. No i złota paczka zawodników premium. Nie będzie walkoutu, ale jest coś grubszego. Zobaczmy, napastnik. To jest Jonas, 84 overall. Okej. Milner, Kappa, Bonera, Kone. Może ty możesz być coś warto, ile jest, czy jest Lacazette? No jakieś tam 700, no dobra, wystawię cię. Ty też pójdziesz na wystawkę. Żona, sprawdźmy jego cenę. Jego cena oscyluje w granicach pewnie Quicksellu.
tutaj 1800, ale tam już za 1200 widziałem, więc wyślę go na listę transferową. Reszta Quicksell. No i to było na tyle. Ja się z wami żegnam, prawe skrzydło mam kupić. Myślę, że coś się dobrego znajdzie z Argentyny na prawe skrzydło. Trzymajcie się, cześć.